Dobra, powiedz mi teraz, czy są tam przy nich jakieś naboje? Nie, ja wszystko zebrałem. Nie, on zabrał wszystko i w dodatku wystrzelał w jednej sesji. W serii. No wiem. Nie moja wina. Ale Naprawdę. dobra, czy mają tam coś ciekawego? Jakieś ciemne okulary, okulary elektryka jakieś, albo coś w tym guście? Nie, nie widzisz nic takiego. Co mają na nogach? Sandały. Jakieś Adidasy. O, moje Gier, pewnie. polimer, polimer, gier! Znoszone mocno. To nie A, to wiem. nie chcę. Dobra, słuchaj. Nie, no wiesz, dobra, to olewam ich i lecę do Różna tego gościa w ciężka mo budce. lokomo... Nie ma go tam. No on tam jest jeszcze, bo przecież leży tam, tylko Winchester był, którego Nie ma zresztą nie tam zabrałeś. tokena. Nie ma tam tokena, ale... Dobra, ale był, ja pamiętam. Na Biegnę do Winchester gościa w i budce. jakieś 20 naboi, nie pamiętam dokładnie chyba czego używał 40. Winchester. 40, 44. No, no to 44, 20 naboi 44. Dobra, to biorę to. I wrzucam do tego samochodu, żeby nie być obciążonym, nie? Jasne. No to słuchaj, Ja wsiadasz czy powoli nie? chyba Wsiadasz czuję czy się co? lepiej. Wsiadasz czy co? Ale mnie boli I trochę. biorę jeszcze te dwie butelki płynów, odkręcam jedną i wącham czy co to jest. Czy to woda jest, Ale czy to... zajeżdżam wódą, człowieku! Bier, 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 O, bier, będzie bardzo jazda, dobrze. będzie, Biorę wódę. oblejemy. Co? To nie Oblejemy. jest woda, to jest spirit. Dobra, to oblewam jeszcze przy tym Jamesowi rany, żeby nie wydało się zakażenie. A Was jasu, nie zapiekło, wylewaj mi się go. zapiekło. A Emocje. jak na grzybach, człowieku. Dobra, to ja odliczam. 10, 9, Na 8, co? 7, 6, 5, 4, Cóż on 3, robi? 2, 1, gaz do dechy, jadę w stronę wioski. Przez zamknięty szlaban. On ma. A on nie zdrył. Czekaj, to stop, on nie zdrył mnie. Okej, dobra. Roztrzaskałeś przodem samochodu, zarysowując lakier i trochę wgniatając blachę. Szlaban. A on był Tak, drewniany. złożony samochód. No, on był nówka sztuka i niezarysowany, kiedy go zobaczyliście po raz pierwszy. A A już teraz ma ma wybitą wybitą szybę szybę i zarysowany przód. i zakrwawiony fotel. Wiesz co, zatrzymaj się, może weźmiemy jedną torbę kartonów na ten, na wszelki wypadek. Weźcie Weźcie ubrania z magazynu, mogą się nam przydać. powiemy wieśniakom, że tutaj mogą sobie przyjść. Dobra. Będzie na gamble. No właśnie, bierz Nie to, ma pan, bierzemy. ja już Weźcie jadę, ja już ubrania. jadę, ja, nie, ja się nie zatrzymuję. Nie No ale reaguję na gnój. to. Nie reaguję na to. Ja się zwracam tylko tak, żeby... No bo ty prowadzisz, nie? Bo John prowadzi samochód. Ja Tak. zwracam się do Kanubana tak, żeby on tylko słyszał. Synu, czy nie przeszkadza ci, że to on dominuje w naszej drużynie, że to on wydaje tobie rozkazy? Nie daj sobą tak pomiatać, masz wolną wolę. I know it. Nie potrafisz się mu Yes, I know it. sprzeciwić. Przecież on nas doprowadzi do śmierci, mnie już niemalże zabił. Czy ty nie widzisz, co ten grzecznik wyprawia z nami? Do czego on doprowadza? Jeszcze raz postrzeli, i mówię do niego, że jeszcze raz postrzeli mojego człowieka albo któregoś z moich Do znajomych. mnie? Tak, do ciebie, że to ci przemielę jaja przez maszynkę, później ci nasikam na twarz i obetnę głowę. Ja cały czas jeszcze mówię do Kanubana, że uważam, że to ty lepiej byś się nadawał na przywódcę naszej drużyny. Ja już No, od jestem kiedy? A stary. ty nie? Przypadkiem? Od kiedy Ja już ja bym się jestem nadawał? stary. Ja będę szedł drogą Boga i wiem, że tobie jest bliżej do niego niż temu przeklętemu Johnowi, który jest na usługach szatana. Dobrze. Przyjąłem do wiadomości, uśmiechnąłem się, żeby go pocieszyć, poklepałem po ramieniu Nie, i... nie sądzisz, że powinniśmy uciec od niego albo zostawić go na pustyni? Mówię do niego, że na razie nam pomaga, więc jest ok. I żeby się tym nie martwił, jak będzie coś nie tak, to po prostu załatwię to w swój sposób. Ja się Swój chwytam za nietypowy ranę, bo sposób. akurat zapiekło mocno, ale czuję, że już dochodzę do siebie, że już nie jest tak źle. Dobra, podaję mu butelkę i mówię, wypij za zdrowie nasze. Czyż to alkohol? Tak, to jest krew Jezusa. Jak Odpraw na śmiesz tym liturgię. bluźnić? Jak śmiesz bluźnić? Nie bluźnij. Toż to grześny alkohol.
A nie Nie wino. chcesz, to nie pij, oddawaj ziom! Nie chcę. Ja będę miał więcej. Dobra, jedziemy do tej wioski, co z nią? Żyjecie w rozpuście. Liczyłem, że jesteś innym człowiekiem. Różowy, ogórkowaty Volkswagen pogina przez pustynię, wzbudzając za sobą tumany kurzu do gruntowej brody. Przemykając pomiędzy wzgórzami, które zdają się być kształtowane nienaturalnie, dojeżdżacie do zabudowań. Waszym oczom ukazuje się wam jakże dobrze znana stacja benzynowa z szybami z plexiglasu. Dobrze, to w tym momencie, gdy tam jedziemy, nie, to wiecie, tam na pewno jakiś schowek jest albo coś, to ja przeszukuję sobie tak samochód, nie? Nie znajduję żadnego schowka. Nie ma. Dobra, to jest, wygląda w ten sposób, że ta kabina kierowcy w miarę jeszcze wygląda normalnie, deska rozdzielcza i tak dalej, to wszystko jakby od podłogi, nawet począwszy już od tego miejsca, gdzie zaczynają się pedały, od sufitu nad kierowcą właśnie pokryte jest tą stalową blachą, polerowaną, przybitą czymś w rodzaju śrub czy nitów do ścian bocznych i po środku tej tylnej części stoi właśnie ten ołówek. Dobra, to ja tak patrzę na Borowie prosto w oczy, tyrpam go, żeby się na mnie popatrzył, nie? I mówię tak, gaz pełną pizdą, wjeżdżamy tam na bombie, nie? I tak kiwam głową, tak, wiesz, taki kozaczek, nie? A ja spokojnie podjeżdżam pod domek sobie, jak miał na imię ten starzec, którego poczechrałem. Jeremy Oldman. Jeremy, właśnie, podjeżdżam pod domek Jeremy'ego. Oldman. Oldman, nie pamiętam, ale do Jeremy'ego podjeżdżam. Pod jego domek. A on ma taki, powiedz mi, że on ma taki fajny klakson. Wiesz, taki fajny. Powiedz mi, że coś takiego. Właśnie, ma coś takiego? Tak, ma. No to podjeżdżam i daję tak po kraju. Jak lody człowieku kiedyś. No. Podjeżdżasz. Podjeżdżam i hamuję przed jego oknem. Przed oknem Jeremy'ego Oldmana i daję po klaksonie. Jakkolwiek silnik nie wydaje żadnego dźwięku i pozdaje się poruszać bezstrzelecznie. Zresztą nie do końca jesteś nawet przekonany, gdzie ten silnik się znajduje. Aczkolwiek... Jedzie. Urzekła się magia tego samochodu. Dobrze, zawsze każe mi się wychowany Detroit... Wychowany w Detroit zawsze uważaj, że samochody mają swoją wewnętrzną magię. Teraz jesteś w stanie widzieć to na własne oczy. Dobra, to jechaliśmy do wioski. Słysząc hałas zajeżdżającego samochodu, sam klaksona. Fakt jego jeżdżenia po kamieniach, żwir, który się osuwa, klakson, wychodzą mieszkańcy mieściny Fairhope Oils na ulicę i cieszą się z waszego widoku. Dobra, to ja wyskakuję i idę się wylać, bo tak na szybkości, nie? A, dobra, no to ja mówię, zatrzymuję się, nie? Tam po klaksonie daję, żeby Oldman sobie wyszedł przed dom, wiesz, tak. Kanuban wyskakuje z samochodu, gdzieś leci w krzaczory. Ja też skorzystam, jeżeli mogę. No, ty się tam wyczołgaj, idź se. Ledwo się wyczołgałeś, popierając się, idziesz w krzaczory. Idę w krzaki. Nie, ja wychodzę z samochodu i wołam, Jeremy, old man, chodź tu na chwilę. On jest Olsen. Co? Olsen. Dobrze, no to Olsen, nie pamiętam. Albo old man, wszystko jest. Old man był. Old man, dobrze, old man. Chodź tu na zewnątrz i opieram się tak fajnie, wiesz, tak jedną ręką o samochód, drugą ręką, wiesz, tak trzymam mojego Springfielda i taki zaciech na twarzy. Ja trzymam mojego Springfielda, oddaję emoji, spoglądam w stronę... Dobra, ja już wróciłem, biegam, zapinam rozporek. Ale James, ty nie masz Springfielda. No... Ty masz kałasz. Wiem, ale trzymam mojego Springfielda, oddając emoji, powiedziałem. O nie. Co robi? Jeszcze raz. Trzymam Springfielda, oddając mocz. Nie. Spoglądam w stronę Oldmana, bo... I to jest powtórka z tej ostatniej stajni nad koniem. To jest po prostu tak ciężki żart, że nie mogłem zapracować. Słyszę te krzyki. Dobrze, nie chciwe się. Chyba dobrze, że mnie nie było, co? Tylko nie przyładowywuj. Nie, ale dobra, odlaliście się, wróciliście bez problemu, tak. Seria poszła. Wychodzi starszy człowiek z potarganymi, siwymi włosami i cieszy się na widok swojego samochodu.
Widzicie, że pierwsze co robi, to podlatuje do bocznych drzwi, otwiera je, z impetem wskakuje do środka i niemal przytula się do... Zanim skoczy, to ja go tak chytam, żeby sobie nie podszedł za blisko, nie? Mówię, najpierw kasa. Ale oczywiście pamiętasz, jakie były między wami ustalenia, tak? Tak, wiem, ale wiesz, no, kozaczek. Dusza hazardzisty. Ja rzuć na zręczność, czy tego entuzjastycznego człowieka uda ci się uchwycić w locie. Entuzjastycznego no, na skrzydłach miłości mur ten przesadził. Nie. Podbieg do tego pilaru znajdującego się w środku. W środku samochodu, przytula się niemal do niego i zaczyna go gładzić pieszczotliwie pod nosem, coś mamrocząc. I co, Jeremy? Podoba się? To trzyma obietnicy, tak jak mówiłem. Ja się doczołguję i na nowo wchodzę do ogóra, bo potrzebuję po prostu odpoczynku. Przysłuchuję się mimo wszystko waszej rozmowie. Dobra, to ja mówię sobie do Jeremy'ego, nie? Słucham. Podoba się, Jeremy, nie? Słuchaj, mam taką sprawę. Bo niestety troszeczkę ucierpieliśmy na tej akcji. Nie było łatwo. I nasz kolega też ucierpiał, niestety. Niestety nie żyje. Może, znaczy jeden kolega nie żyje, niestety. Drugi widzisz, kolega niestety oberwał mocno. Jest z bandziory. To, żebyś jakoś, no wiesz, jakieś wynagrodzenie symboliczne by się znalazło, nie? Ja wychylam głowę przez okno i mówię, że przez ciebie, człowiecze, straciliśmy kompana. Nie przeze mnie, sam tam pobiegł. Nie przez ciebie, tylko zwracam się do tego Jeremiego. A. Że to, co mieliśmy dla ciebie zrobić, nie było warte życia naszego przyjaciela i tego dziecka Bożego. No. O kurwa, tak mnie lepiej nie nazywaj. No i co? Jak pośmiertnie. Reaguje jakoś na to Jeremy? On, wiecie, jak się zachowują geniusze, jak są skoncentrowani? No. Wiecie co, ja idę jeszcze raz się wylać. Absolutnie nic poza jakby obiektem ich uczucia nie istnieje. On teraz jest skoncentrowany na technologii, którą w objęciach trzyma. Z takim sugestywnym ruchem przyładowuje Springfielda, żeby słyszał cyngiel. Nie celuje, wiesz, lufa w dół, tylko żeby słyszał tylko ten... W tym momencie dostrzegacie, że też z stacji benzynowej wychodzi Jeffrey. No. Tak, Jeffrey. Pochodzi do, tak na was patrzy, mówi, no dobra robota, chłopaki, wysiadać z tego samochodu. Czekaj. Ja stąd nie wyjdę. Zaraz wyjdę, tylko chcę się dowiedzieć, o co chodzi. No jak? Przywiedzicie samochód, no to wypad. Oddajecie go teraz właścicielom, nie? Jakie ale... o to chodzi? No też się, no ja go kasa. oddamy go, ale kasa. Nie kasa, słuchaj. Chcę się dowiedzieć, co to jest tylko, ludzka ciekawość. Na? Poco loco. Na? Słuchaj, no więc co to jest tak podchodzisz do Jeremy'ego, patrzysz, on tam przytulony do głowka i tylko tak masz, mój silniczek. Słuchaj, Jeffrey, Oldman, dobra, mówię mu po nazwisku. Oldman, co to jest dokładnie? Jak to działa? No nie słuchajcie, ignoruję cię absolutnie. Tak tyrkam go sugestywnie, żebyś się odwrócił. Tyrkam. To rzuć sobie na żarę zręczność, czy ci nie palnie w łeb pewnie. A w tym momencie Jeffrey się tą zainteresował, bierze, chwyta cię za ramię. A? I stara się tak sugestywnie wyciągnąć się z tego samochodu. I mówi tak, no, my się tutaj w Farhopolis nauczyliśmy jednej rzeczy, że czasami Jerememu nie warto przeszkadzać, bo i tak się niczego nie dowiesz. On ma swoje dziwactwa, ale jest całkiem przyjemnym człowiekiem. Zostaw go w spokoju i tak się niczego nie dowiesz. No dobra. Ja wychylam się przez okno, łokieć. Przez okno wystawiam i widzę, że jak się Poliwus nazywał? Kanuban. Kanuban stoi również na zewnątrz, poza pojazdem i sugestywnie ręką pokazuje, żeby do mnie podszedł.
Bo chcę mu coś po cichu powiedzieć, tak żeby nikt inny nie słyszał. Jeffrey to był ten od stacji, nie? Wiem, czy on podchodzi. Jeffrey to był ten gruby facet, który zarządzał stacją. Od stacji. Dobra, to już się odwracam do Jeffrey'ego. Podchodzę, znaczy wychodzę z samochodu. Cechę Jeffrey, a teraz... chłodnica. Wykonaliśmy to, co mieliśmy wykonać. Teraz chłodnica. On się z wami umawiał, że odda wam tą chłodnicę za kilka pocisków i jeszcze, tak? Wtargowaliście, że tam bodajże 7 pocisków i przysługa, to odda wam chłodnicę, tak? Tak. Człowieku, no to... zginął nasz kolega. Drugi ma bardzo poważne rany. Nawet sobie nie żartuj, wiesz, nie wiesz, jaka to była ciężka misja. No to mówi, ale ja, szanowny panie, ja nigdy nie mówiłem, że to będzie łatwa przysługa. No tak, ale ty nam wciskasz jakieś gówno, które nie mamy naprawdę pewności, że będzie działało. No to ja sugestywnym... Panie, gdyby nie działało, to bym tego nie trzymał. Kliknięciem daje mu, daje znak kanubalowi, żeby dał te 7 pocisków z Winchestera. Nie, sorry, nie, z tego nie dawajcie tych pocisków tym szatanom. Z Winchestera mu dam, bo to są mniej ważne niż te z... Nasz przyjaciel. Nie, przepraszam, z Winchestera są trudniejsze do znalezienia. Dobra, to rzucam mu te 7. Zostało 7 pocisków od Winchestera, czy 7 pocisków od czego? Od Winchestera, nie, od tego SMW. Ale wiesz, że one są mniej warte i w tym momencie on sobie zażyczy tych pocisków 10. Była mowa na 7, no człowieku. Ale umawialiście się na inny rodzaj pocisków, tak? Te są mniej warte. Dobra, daj mu 7 ze spiny. Dobra, daję mu te 10, Boże. Okej. Okay. Do mnie dociera, że zostaliśmy. No on ci wręcza chłodnicę. Widzisz, że chłodnica jest czysta, w miarę w dobrym stanie. I nie mogę się pogodzić z tym, że do takiej sytuacji doszło i wstaje. Wskazuje też Jeffrey na skrzynię, która stoi pod stacją benzynową, w której zostawiliście swoje rzeczy przed wyjściem, czyli silnik i te wszystkie części, które wymontowałeś. Dobra. Więc co, odbieracie swoje rzeczy? Odbieramy. Ale też dzień dobiega do końca, już słońce na zachodzie powoli zanika. No nie będziecie w środku nocy przez pustynię drałować, żeby znaleźć swój samochód, który zostawiliście na pustkowiu. Więc zaproponowano wam, żebyście przespali się w jednej z tych przybudówek do tych ceglanych kamienic, tak jak poprzedniego wieczora. Chcecie jeszcze coś zrobić przed snem, czy... Biorę leki. Tak, ja też i chcę zjeść. Biorę leki i jem, piję. Okej, moment, zaznaczę to wam tylko. Dobra, czy ten SMW to jest pistolet, tak? User joined your channel. No. Dobra, to ja go, wiesz, tak biorę przy pasek, bo mi się przyda po prostu. Masz ten dwa, pistolet. To daj mi jeden. Daj to rzucam ci jednego, tego gorszego, tego w gorszym stanie. Dobra. I pytam się, dresie na całą parę, podnoszę tego Winchestera do góry, pytam się, ktoś chce kupić Winchestera z 20 nabojami? A zapytaj, możesz zapytać przecież Jeffrey'a. Nie, ja się tak drę na całą wioskę, żeby wszyscy już słyszeli, no. Ktoś ci odkrzykuje, ci o tam ludzie chcą tutaj spać, i do Jeffrey'a, on może kupi! W tym momencie, jak on idzie sobie do Jeffrey'a, ja idę do tej kantyny, idę spać. No i z tego, co zresztą widać na waszych kartach, żywność i woda wam się kończą. Tak, wiemy. Więc odpoczynek przebiega spokojnie, natomiast tuż nad świtem budzi was hałas zbliżających się maszyn. Słyszycie motory, samochody, coś takiego. Wiedziałem. I rozlega się taki krzyk. Czeremy, ty chuju zginiesz, kurwo! I w tym miejscu chciałbym zakończyć sesję.